Uważam, że wyniki są bardzo dobrze, rośniemy w kluczowych dla nas obszarach i liniach biznesowych, w szczególności bardzo zwiększamy akcję kredytową, zarówno po stronie bankowości detalicznej, kredytów hipotecznych, kredytów pożyczek gotówkowych, ale także rośniemy mocno w odniesieniu do korporacji, czyli w coraz większym stopniu finansujemy firmy, zarówno firmy największe, także związane z samorządami, ale także mocno klienta midowego, to są duże polskie firmy, które obsługujemy z naszych kilkudziesięciu centrów korporacyjnych poza Warszawą. Obciążenia BFG z całą pewnością bardzo mocno wpływają na nasz wynik, natomiast oczywiście musimy sobie z tym radzić i bardzo zwiększamy zyski po stronie korowej działalności bankowej. Czy ma Pan w planach jakieś przejęcia, akwizycje? Nie planujemy aktualnie żadnych fuzji i przejęć. Jesteśmy w połowie strategii, strategia działa. Rośniemy w tych obszarach, które uznaliśmy za strategiczne dla banku. Równocześnie zachowujemy mocną dyscyplinę kosztową oraz dyscyplinę w zakresie kosztu ryzyka. Czyli nie pożyczamy w sposób zbyt ryzykowny. Jestem przekonany, że doceniają to analitycy i inwestorzy. Jaki procent rynku chciałby Pan objąć pracowniczymi planami kapitałowymi? Nie mamy zakładanego udziału procentowego, natomiast mamy produkt. Uważam, że jest to produkt bardzo dobry. Podpisujemy pierwsze umowy. A ile tych umów już zostało podpisanych? Nie mogę komentować konkretnej liczby. Widzimy spore zainteresowanie ze strony klientów. W szczególności skupiamy się na bankowości detalicznej, pożyczkach gotówkowych, kredytach hipotecznych, ale także jesteśmy bankiem uniwersalnym, mamy najszerszą gamę produktów i chcemy jeszcze mocniej rosnąć w odniesieniu do małych, średnich, mikroprzedsiębiorstw. W jakim kierunku będzie podążała bankowość w przyszłości Pana zdaniem? W coraz większym stopniu kanały będą się zmieniać, już teraz się zmieniają. U nas 40% pożyczek udzielamy w kanałach cyfrowych, to są tak zwane pożyczki na klik. Równocześnie produkty stają się coraz bardziej proste. Klienci oczekują takiego samego poziomu doświadczenia, jaki mogą uzyskać na przykład w Facebooku, czyli bardzo prosta, intuicyjna, łatwa bankowość i to, co jest istotne, klienci oczekują coraz szybszych decyzji w zakresie ryzyka. My zwiększamy szybkość, w jaką jesteśmy w stanie procedować wnioski i bardzo mocno na tym się skupiamy, aby ten czas do pozytywnej decyzji czy do decyzji dotyczącej ryzyka był jak najszybszy. A jakie zagrożenia dla sektora bankowego w Polsce i w Europie widzi Pan w najbliższym czasie? W Europie Zachodniej na pewno jest to bardzo wolny wzrost, jest za dużo banków w Europie Zachodniej. Dzisiaj oprócz nas trzy inne banki europejskie opublikowały swoje wyniki i mogę powiedzieć, że nasze są dużo lepsze, ponieważ w Polsce jest wzrost gospodarczy i także jako bank zmieniamy się bardzo mocno i rośniemy. Jeśli chodzi o Polskę, z całą pewnością jest jeszcze pewne ryzyko regulacyjne, co powoduje, że wyceny banków mogłyby być dużo wyższe. Czyli prognozuje Pan, że w Europie szykują się jakieś przejęcia, konsolidacja tego sektora? Myślę, że rynek bankowy w Europie ma bardzo duży potencjał do konsolidacji i będą powstawać jeszcze większe grupy. A w Polsce? W Polsce nie zauważamy teraz aktualnie procesów, nie uczestniczymy w żadnych procesach konsolidacyjnych. Ten rynek już dość mocno się skonsolidował, natomiast na pewno podzielił się na banki z pierwszej dziesiątki, które mają dobre wyniki, są w stanie dostarczać koszt kapitału oraz resztę, która ma większe problemy ze względu na także na koszty regulacyjne.